Troszkę nas tu razi, ale widzimy troszkę was. Najważniejsze, że widać Urszulę Zajączkowską, którą bardzo serdecznie witamy w Krasnogródzie. Witaj. Długo na ciebie czekaliśmy i różne sploty losów sprawiały, że nie wydarzyło się to wcześniej. Ale chcę ci, Ulko, powiedzieć parę słów o tym miejscu, które nazywamy Piosenka o porcelanie w Dworze Miłosza. Na górze jest taki świat Międzynarodowego Centrum Dialogu, które żeśmy stworzyli w odremontowanym zespole dworskim tutaj w Parku Krasnogródzkim. Mając tą szansę, że jeszcze nasz patron sam Czesław Miłosz bywał tutaj i mógł nam wskazać różne rzeczy, których nie widać było na fotografiach, od których zapomniano. Na przykład nigdy nie wierzyliśmy, że on mówi prawdę, że ten budynek miał 3 piętra, 3 poziomy. Jak żeśmy się tutaj zaczęli dokopywać, to okazało się, że jest wierna jego pamięć. No i nie stworzyliśmy tu muzeum, tylko właśnie Międzynarodowe Centrum Dialogu, żywe centrum z takim, widziałeś, dziwnym amarantowym gankiem, jak nam zawodowi konserwatorzy mówią, nigdy przecież tak dwór nie wyglądał, więc... A my mówimy, no właśnie o to chodzi. Więc staramy się... tutaj nowe życie wpuścić w to miejsce, ale coraz bardziej odkrywamy, że ono jest nie tylko kulturowe, nie tylko literackie, ale silnie związane z naturą, z przyrodą, ze światem całej biologii, która tutaj jest żywiołem, w którym coraz bardziej się zanurzamy, mieszkając i pracując tu już w tym miejscu 10 lat będzie. Pośród publiczności, która przyjechała tutaj z różnych stron, bo jest i Magda, która z Indii przyjechała, i Karol obok niej, który z Nowego Jorku przyjechał właśnie, i Janka, i Zosia z Augustowa, są goście z Warszawy, są goście z Sejn, z okolicznych wiosek ktoś tutaj jest. Jest Wojtek Schroeder, który razem z Małgosią i ze mną zakładał ten ośrodek. Jest Wiesław Szumiński, tak samo, który rozpoczynał, z którym razem rozpoczynaliśmy tutaj pracę. Jest Ksenia Konopek, która u nas prowadzi pracownię przyrody i będzie chciała się na pewno z tobą spotkać, bo chyba już byłyście w kontakcie tutaj. Więc tak to u nas mniej więcej wygląda. Wilno, bo właśnie nie wiedziałem raz, skąd powiedzieć, że ty jesteś. Mówię tak, no tak, i tak właśnie, więc tak to u nas wygląda i chciałem cię też prosić, żebyś nam słowo o sobie powiedziała. Dobry wieczór Państwu, bardzo miało być dzień dobry, a jest dobry wieczór. Może ciężko jest mi mówić o sobie bardzo. Jestem z Wołomina, bo wszyscy tutaj mówiliśmy o własnych małych, większych ojczyznach. Więc ja jestem z Wołomina, pracuję w Warszawie. Jestem poetką, pisarką też trochę i też wykładam w Instytucie Nauk Leśnych botanikę i fizjologię roślin, to znaczy życie roślin po prostu. No i skończyłam szkołę filmową, więc jakby film i etiudy filmowe, szczególnie takie z pogranicza wideoartu, są mi bardzo bliskie i są dobrym, bliskim mi narzędziem do mówienia. Ale to, o czym chcę przede wszystkim powiedzieć, to to, że jakby pisząc cokolwiek, czy te książki, które tutaj są,
czy robiąc filmy, czy też tworząc artykuły naukowe, bo artykuł naukowy jest taką formą pracy, wyniku pracy badacza, to zawsze się zastanawiam i myślę, że to jest ważnym podkreślenia, czy światu rzeczywiście potrzebne są te jeszcze kolejne słowa, których jest tak strasznie dużo i właściwie wszyscy cierpimy przez nadmiar. Więc może tym człowiekiem, którym przede wszystkim jestem, to jest tym człowiekiem pełnym wątpliwości. Moje całe pisanie, moje wszystko jest jedną wielką wątpliwością, nawet zdziwienie, które mi bez przerwy towarzyszy rzeczom normalnym, jak mi niektórzy mówią, że to jest normalne, że Saturn jest nad niebem. A ja go zobaczyłam, mając po prostu bardzo prosty aparat i trochę większy zestaw soczewek. Zobaczyłam go okiem. Nie mogłam uwierzyć w to. A jednak jest. I więc po prostu zwątpienie jest tym moją najważniejszą chyba domeną. Tym jestem człowiekiem, który wątpi. Po prostu. Powiedziałeś, że jesteś z Wołomina. Zawsze stamtąd? Nie, urodziłam się przypadkowo, można powiedzieć, w Starogardzie Gdańskim przez krótki pobyt moich rodziców tam. Ale mama jest z Wołomina i tam mieszkamy. Bo z tego, co pamiętam, to pracujesz też nad pamięcią tego miejsca i jakbyś jeszcze mogła słowo powiedzieć, na ile ten twój warsztat poetycko-botaniczny jakby spotyka się z pamięcią miejsca? No, po prostu 4 lata temu poraził mnie ogromny wstyd. Wstyd, że ja nie wiedziałam i nikt nam nie mówił o tym, nikt nam nie powiedział, że w naszym mieście było getto i że prawie 3000 mieszkańców tam po prostu czekało na śmierć. W 1942 roku, kiedy zlikwidowano to miejsce, co to znaczy zlikwidowano? To znaczy pospieszono się z wymordowaniem tych ludzi. 2500 wywieziono do Treblinki, resztę tych, którzy by spowalniali ten marsz, zamordowano na miejscu, zasypano piachem i zbudowano zaraz na tym stadion. I ten wstyd polega na tym, że ja tam biegałam i się straszliwie bardzo cieszyłam, że wygrywam te wszystkie wyścigi z koleżankami, żeśmy się świetnie bawiły. Ten stadion nazywa się Huragan Wołomin. Więc to jest miejski stadion. I to jest tak porażające uderzenie, kiedy się człowiek o tym dowiaduje, że postanowiłam coś z tym zrobić, zorganizować ludzi. Okazało się, że jest ich dużo. Na początku uznałam, że po prostu musimy się spotkać i przejść wokół stadionu w milczeniu. I tak to się odbyło. Przyszło ponad 100 osób. I potem, korzystając z tej energii tych ludzi, od razu ich zaciągnęliśmy do takiej jednej wielkiej sali i zaczęliśmy rozmawiać, więc ja uznałam, że zaproponowałam to, czy czasem nie stworzyć wreszcie czegoś materialnego o naszych sąsiadach, miejsce, które będzie dobre dla człowieka, które nie będzie oskarżaniem, czyli dzieleniem jeszcze większym, tylko będzie dobre dla człowieka, który przeżyje ten wstrząs. Bo nie wiem, czy Państwo też odczuwacie to, albo na przykład idąc Warszawą w takim spokojnym dniu, po prostu pełnym życia, pełnym planów na życie, nagle spotykamy tablicę i czytamy, że w tej kamienicy wymordowano 30 ludzi. I co można z tym zrobić potem? Można sobie po prostu z tą całą samotnością pójść. Więc bardzo mi zależało, żeby się zaopiekować tymi ludźmi. Więc rosną tam drzewa. To jest mały placyk, tam jest 21 dżus. Niektóre umierają, bo to jest wszystko na gruzie. Taki teren żeśmy dostali.
rośnie murawa z kwiatami, rośnie parę tysięcy żonkili, które wiosną wychodzą i jest bardzo prosty, biały słup z piaskowca ze słowami, że w naszym mieście było getto i że 3000 mieszkańców czekało na śmierć, zostali tam pognębieni i że pamięć o nich będzie żyła po prostu, a z tyłu wiersz Jerzego Ficowskiego. I są też trzy ławki. I bardzo mi się to podoba, że to miejsce żyje. A jak żyje? No przychodzą kobiety z wózkami, ale też przychodzą faceci pić wódkę. I to jest dobre. Czasami znajduję jakieś malutkie buteleczki. To jest dobre. Nawet pytałam się ludzi, którzy zajmowali się takim upamiętnieniem z Fundacji Zapomniane, jak oni czują to. Więc mówią, że nic lepszego nie dało się zrobić właściwie. Więc to żyje. I podoba mi się to, bo koncepcja jest taka, żeby zostawić tę murawę, tę wielość gatunków różnych, które żeśmy tam dosadzali, nawet są gatunki chronione, żeby to po prostu wymieszało się i żyło jak chce, żeby kosić bardzo rzadko raz do roku albo dwa. I podoba mi się to, że na wołomińskich forach czasami ludzie pokazują zdjęcia takiej dojrzałej łąki i mówią, no jak to wygląda? Co wy z tym robicie? Bardzo to jest super. Więc trzeba tłumaczyć. Będzie niedługo tablica też, która trochę tak by o tym wszystkim powie. A jaki wiersz Ficowskiego macie tam? O poszukiwaniu miejsc śmierci i że ich ciągle nie znajduje. Co czytania popiołów, prawda? Bo tak sobie pomyślałem o takim jego wersie, który mógłby być też w jakimś sensie mottem twojej pracy. Chciałbym iść, a depczę. Taki Muranów Góruje wiersz. Że, bo to troszkę jest też nasza historia, wiesz, jak się pojawiliśmy tu w Sejnach, chcieliśmy budować nową Polskę, iść do przodu i nagle odkrywamy, że depczemy, no, że jest coś tak jak pod twoim stadionem, tak, tutaj, ale to deptanie jest nie tylko popiołów, ale też innych istot żywych, które są materią twojej pracy również, czy filozofii. Ale zanim do tego przejdziemy, Urszulo, chciałem jeszcze cię spytać, bo jesteśmy na pograniczu, jesteś w pograniczu, ale ty masz pewnie swoje myślenie o tym pojęciu pogranicza, bo często je, no nie często, ale czasem spotykam w twoim pisaniu. Jak ty czujesz pogranicze? Jak je sobie nazywasz? Czym dla ciebie jest pogranicze? Może odpowiem na to pytanie, przechodząc całkowicie w język biologii. Mm-hmm. Otóż takim innym słowem na pogranicze jest ekoton. I to jest jedno z najbardziej ciekawych miejsc na świecie. I niezależnie od szerokości geograficznej, ekotony są. Cóż to jest? To jest miejsce pomiędzy dwoma zupełnie innymi ekosystemami. Na przykład las i łąka. Łąka i bagno. Bagno i rzeka. I co mówi przyroda? Mówi to, że w ekotonie, w miejscu przejścia, jest największa różnorodność. Jest największy zestaw gatunków i co najciekawsze, pojawiają się tam gatunki, które nie żyją nigdzie indziej. Nie żyją w lesie i nie żyją na łące. Żyją w tym przejściu. Więc jakby nie dość, że to się miesza, to jeszcze pojawia się coś nowego. Więc mówię, nowy byt. Mhm. I tak to widzę. Aha. Troszkę jak ludzie pogranicza też. ani tu, ani tam. Troszkę bezdomni, no właśnie w pograniczu, na pograniczu. Ale też jesteś na pograniczu na przykład nauki, poezji. Jak się czyta twoje książki, twoją książkę Patyki Badyle, to co uderza poza różnymi innymi rzeczami, że mówisz o sprawach naukowych też,
związanych z różnymi odkryciami naukowymi, wiedzą naukową, językiem, który nie jest specjalistyczny, który jest językiem poruszającym struny emocji, wrażliwości, myśli u ludzi, którzy normalnie przy książkach naukowych by, że tak powiem, jak to mówią młodzi, odpadli. To znaczy potrafisz przekroczyć tą izolację nauki, również językowo. Jak to jest? Jak ty czujesz w ogóle język? Bo to też pytam o to pogranicze z poezją. Czy to czasem też nie jest ważne dla ciebie pogranicze, które musi stworzyć coś nowego też, tak jak mówisz, jak na tym ekotonie? Myślę, że ty wszystko powiedziałeś teraz, że nie za wiele muszę dodawać, ale faktycznie język naukowy, nie wiadomo dlaczego dawno, dawno temu żeśmy zakazali używać wrażeń do nauki. A mi się bardzo marzy coś takiego, by w artykule naukowym był też podrozdział wrażenia, a nie tylko metodyka, wyniki, dyskusja, tylko wrażenia, bo wtedy miałabym dowód, że pisał to człowiek. A wszystkie te rzeczy brzmią tak, jakby jak raport jakiś techniczny, jak instrukcja obsługi. A przecież mówią ludzie żywi, mówią o czymś, o prawdziwym cudzie istnienia i o prawdziwej powadze istnienia, której należy się coś więcej niż raport, która przez sam swój byt wymaga innego opisu. I jego nie znajduję. I jestem tutaj, bardzo mnie to zasmuca, że sądzę, że człowiek, ludzie już nie dogonią tego. W sensie, że balon wiedzy jest tak już gigantyczny, jest zupełnie niezapełnione emocjami, że nauka jest gdzieś indziej. Tak jak kiedyś, nie wiem, odkrycia Darwina były przedmiotem drwin, na przykład, to znaczy jakieś emocje, jakaś rozmowa, to teraz jest tak bardzo dużo, przecież to są setki tysięcy odkryć. I nie pobudza to naszej wyobraźni ani wrażliwości w ogóle, bo jest tego już za dużo. I sami żeśmy to zrobili, jakby zabraniając naukowcom pisać inaczej. Ja pamiętam, byłam w wielkim szoku, jak czasami lubię w bibliotece przeglądać sobie bardzo, bardzo stare prace naukowe. I kiedy artykuł z 1933 roku zaczyna się zdaniem: jaki piękny kwiat. Teraz od razu, ja zresztą miałam taką historię, kiedy w dyskusji napisałam, że przemyciłam słowo beautiful. Tak. I od razu recenzent powiedział: nie pisz beautiful, tylko interesting. No bo byś nie była profesjonalna, prawda? Tak. Aha. No ale... ale twoja praca właśnie jest na tym pograniczu niebywale cenna, bo jednak to jest no jednak most. Wiesz, w naszym języku ja bym powiedział, że budujesz most taki, który jest ponad jakąś przepaścią rzeczywiście osobnych, rozchodzących się światów. Mieliśmy tutaj w zeszłym roku fizyka Krzysztofa Meissnera, który potrafił o świecie fizyki nowoczesnej opowiadać językiem właśnie takim, że poruszył serca wszystkich, którzy go słuchali, więc czasem się to udaje, prawda, ten most. Ja chciałbym teraz cię poprosić, chcę zrobić taką próbę spotkania dwóch języków, dwóch światów, żebyś odczytała ze swojego tomu wiersz Chmury, a ja wcześniej odczytam wiersz Obłoki Czesława Miłosza, napisany w Wilnie w 1935 roku. Obłoki, straszne moje obłoki, jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi. Chmury, obłoki białe i milczące, patrzę na was o świcie, oczami łez pełnymi,
i wiem, że we mnie pycha, pożądanie i okrucieństwo, i ziarno prawdy, i ziarno pogardy dla snu martwego splatają posłanie, a kłamstwa mego najpiękniejsze farby zakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczy i czuję wicher, co przeze mnie wieje, palący, suchy. O, jakże wy straszny jesteście, stróże świata, obłoki. Niech zasnę, niech litościwa ogarnie mnie noc. Chmury. Wyzwolone, zmrożone perły kondensacji. Z mgły. Sparowania wody, wina i krwi psa, ciał krzepnących, rosy, rozkroplonej w parę tuż nad liściem, z oceanów, cząsteczkowania jezior, bezkresnych bagien, łez, deszczu z rozgrzanych dachów, potu zakamarków ludzkich, szczelin pomarszczonych w chmury, paruje gorycz, transpiracje liści, olśnień, drobiny śliny, nienawiści, strachu i wysięki ran, nektary wabiące, uciekające czerwone ciecze z korony róż i spod skóry, więdnące pędy, więdnące twarze, cieczą się w chmury światowe, w chmury parują. Moje oddechy senne i wynudzone patrzę, właśnie nade mną płyną te obłoki po błękicie, zachodnie kałuże, morze północne, dogorywający czyjś odległy kot albo szczur i jego ostatnie respiracje, wyziewy z kominów w chmury, palony karbon paproci, od węgla się i moczy, uwalnia w chmury, rozlewa się mleko, herbata, rzeka, farba w chmury. Paruje złoto pszenicy, ścieki wody płodowej na papierze tusz. Słowa z papieru w parę w chmury. One właśnie w rozpierzchłości białe się uformowały w smugi rozdmuchane, waty cukrowe, supły wspomnień. Jarzą się, suną zwolna nade mną, a ja nie wiem, czy dalej stać, czy iść tam, dokąd na początku tego wszystkiego chciałam. Jak pisałaś ten wiersz, pewnie nie myślałaś o obłokach Miłosza, nie? Nie, nie. To nie jest, ale widzę tyle jakichś wiążących nici was, chociaż inny język, twój właśnie młodej poezji, znaczy młodej w takim sensie nowej, która znajduje dla siebie właśnie nowy wyraz wobec tego, co wiemy już w nauce. Ale jednocześnie i dla Miłosza, właśnie o to co chcecie spytać, Ulko, bo to jest, wiesz, taki wiersz katastroficzny, no niemal manifest, wiesz, żegarystów, którzy byli katastrofistami i którzy przepowiadali za chwilę nadejście kolejnej katastrofy. Jak to jest u ciebie? Czy jest w tobie taka nuta katastroficzna? No chyba cały czas, wszędzie, bez przerwy, wśród ludzkości wisi jakaś katastrofa. Ale ta katastrofa, która jest bardzo głęboko, którą ja jestem bardzo głęboko przesiąknięta, to jest oczywiście umieranie świata przyrody. I też równorzędne z tym umieranie jakby idei człowieka. W jakimś sensie, ponieważ człowiek teraz przez wielu ludzi, przez całą humanistykę jest zakałą świata. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczny ruch, który stworzy takiego człowieka, który jest potworem. I mam wobec tego ogromny opór, mimo że przecież dotykam liści, przyglądam się rosnącym pędom, i czytam też te raporty o stanie przyrody, o odpowiedziach roślin i że to jest smutne, ale nie widzę żadnego argumentu, żeby powiedzieć, że człowiek jest przekleństwem świata. Katastrofa jest wynikiem działania człowieka, ale
Ja bym tutaj była bardzo, bardzo ostrożna z tymi sądami. Nie chodzi o wcale o łatwe rozgrzeszanie ludzi, tylko żeby uważać na język, bo zaraz naprawdę w to uwierzymy. Jeśli uwierzymy, to już lawina biegnie. Piszesz w Patykach Badylach o rewolucji, której dokonały rośliny. I muszę ci powiedzieć, że czytając ten fragment, zresztą nie tylko ten, jest wiele innych, przekładałem to na nasz ludzki los i też często zawstydzając się, że z kolei za dużo myślę o samych ludziach, wiesz, a przecież my sami, już pomijając wszystko inne, my sami tych problemów nie rozwiążemy, ale pamiętasz, to jest ta twoja opowieść, co zrobiły rośliny wychodząc na ląd, żyjąc ponad stan, zabierając dwutlenek węgla, prawda? I potem kolejnym, każdym krokiem ratując jakby jednak ten świat od katastrofy. Czy coś takiego jest do wyobrażenia, żebyśmy my takiej rewolucji dokonali w tym momencie w historii tej ziemi, w której jesteśmy? No właśnie, to jest taka niezwykła rzecz ze światem przyrody, że on się regeneruje sam i wystarczy przestać go niszczyć. To jest niezwykłe na relacji, nie wiem, do jakichś innych naszych przedmiotów czy samochodów, w które musimy włożyć ogromny wysiłek, czy nawet nasze ciało często samo się goi, samo się regeneruje, ale jednak trzeba często pomóc, tak żeby... Natomiast świat przyrody wymaga braku nas. Albo jeśli już jesteśmy, to trzeba mniej, wszystkiego mniej, chcieć mniej. To jest najważniejsza sprawa, żeby chcieć mniej. I to jest lekcja roślin. I to jest lekcja roślin. Bo one się zminimalizowały, tak? Tak, i one nigdy nie biorą ponad stan. Nigdy nie widziałam grubego... Dobrze, może nie będę tłustego, tym mówił. Tłustego. Tak. No właśnie. Tak. Jakby to jest rzecz, one naprawdę, tam jest wyścig ciągły, bezlitosny. To nie jest tak, że tam jest sielanka. Nie ma spokoju na łące ani w lesie. Absolutnie. Tylko, że to się dzieje w ich czasie, który na szczęście może... Na szczęście nie jest nam danym zobaczyć, bo gdybyśmy zobaczyli tę dramatyczną walkę tam, która się odbywa, to chyba trochę inne wiersze byśmy pisali. Tak myślę. Bo to, co piszesz o roślinach, bo ta książka jednak jest głównie o roślinach, właściwie przypomina, czy przywołuje takie myślenie o, nie boję się tego powiedzieć, życiu duchowym, czy jakiejś sferze życia głęboko duchowego. I gdybym na przykład, jest taki fragment w rozdziale Czasem patrzę, czasem się bawię, że gdybym odjął słowo rośliny z twojego opisu, spróbuję to teraz, wiesz, zaimprowizować i tak przeczytać. Wielokrotnie obserwuję śmierć jej z powodu jej zachłanności, mimo że była taka żwawa, strzelista, zanurzona w bogatej ziemi, nawadnianej co 6 godzin. Na filmie oglądam jej upadek. Widać, że rośnie niemożliwie szybko, pulsuje, gdy woda z automatycznego zakraplacza zasila glebę. Widać, jak zaraz zwiększa ciśnienie w tkankach, co powoduje, że z miejsca się napręża. Niestety to pazerne cięcie powietrza, wyciąganie się wzwyż, niedbałość o wnętrze, gdzie zwykle żmudnie wbudowują sztywniające włókna, powoduje, że się załamuje. Pominąłem słowa
roślina, to dla niej koniec, ale to jest w ogóle istota żywa, to jestem ja też. Niedbałość o wnętrze, czy to nie jest jakaś sprawa, która przenika to wszystko, o czym piszesz, o czym rozmawiamy, że my nie dbamy, że potrzebujemy do tego przy całej wiedzy naukowej, przy całej potrzebie działań konkretnych, fizycznych i tak dalej. Czy nie potrzebujemy jakiegoś życia duchowego, które by to zagospodarowało? No, absolutnie. Wiadomo, że tak. I wiadomo, że straciliśmy go jakoś. Znaczy, dawno temu jeszcze, może tak, żyją nadal ludzie, którzy nazywają się Indianami, którzy mają tego wielkiego ducha i którzy też mordują zwierzęta, ale je uświęcają. Zjadają je do końca albo wykorzystują je do końca i to jest wielkie święto. I nigdy nie potrzebują za dużo. I nigdy nie nazywają tego inaczej. Mówią, że zjedli zwierzę. Natomiast ludzie zrobili wszystko, żeby nie widzieć w sklepie zwierzęcia. Że to jest rozdarte zwierzę. To samo dotyczy drzew. Przecież my siedzimy tutaj w byłym lesie, prawda? Pod gliną. Więc jakby ze względu na drewno. Ale jakby musimy przestać uciekać przed taką jakąś istotą naszego istnienia, bo my jesteśmy niestety w bardzo dramatycznej sytuacji. To, że jesteśmy heterotrofami, to znaczy, że musimy zabijać, żeby żyć. Liście, komórki zwierząt, jak ktoś je. Ponieważ nie mamy chlorofilu ani innego barwnika pod skórą i ze światła, powietrza i wody nie stworzymy cukru. Więc ktoś to dla nas robi. Więc cały czas nasze życie opieramy na śmierci innych. I jakby to nie buduje w nas żadnej wdzięczności. Tym jestem zasmucona, jestem zdziwiona, że często jak mówię o tym, nawet badania naukowe o tym mówią, że pocięte liście roślin bronią się, goją się już. W ciągu 2-3 minut jest sygnał. Tu nie chodzi o to, żeby tego nie jeść. Chodzi o to, żeby uznać, co tam naprawdę się dzieje i że to jest jakiś dramat, w którym jesteśmy, który powinien budować w nas, według mnie, ogromną wdzięczność dla świata i że mamy w tym udział i że właśnie nie musimy mieć wcale za dużo. I Indianie tacy są, jeszcze ci rdzenni. Ale chyba nikt już poza nimi, może jeszcze jakieś ludy w Afryce, bo to się rodzi z jakiejś też biedy. Na przykład powiem szczerze, że mam wielki opór do tak zwanej uważności, do tego słowa. Tak, mindfulness, dlatego że to jest jakieś hobby bardziej, bo człowiek, jak może być człowiek uważny, który ma pełen brzuch, który ma ubezpieczenie. No to jest jakaś ucieczka od jakiegoś nadmiernego komfortu, któremu człowiekowi może być wcale niewyraźny z nim, niedobrze. Natomiast prawdziwa uważność była w nas wtedy, kiedy na przednówku szukaliśmy liści, korzeni. Jak to się stało, że Chińczycy rozpoznają, prawda, gatunki, które leczą? Z ogromnej uważności. Jak to się stało, że jak pokazują badania etnograficzne, w Polsce dzieci zjadały 21 gatunków kwiatków, bo były słodkie, bo mają nektar. Teraz nie rozpoznają niczego poza różą może. I później dorastają, mają tę pracę, są wtłoczeni w jakiś taki przymus, jakąś przemoc właściwie życia. Uciekają do lasu i szukają tej uważności. To jest smutne bardzo. Że to jest odcięte jedno od drugiego. Odcięte bardzo. Mm. Więc właściwie nie wiem, na jakie pytanie odpowiadam. O tej duchowości zaczęliśmy mówić. Nie? Tak. Ale tak sobie pomyślałem, jak prowadzisz, pracujesz ze studentami, pracujesz na akademii,
Czy tam jest w ogóle miejsce na takie mówienie, na taką wrażliwość? Na fakultecie. Tak? Nie na podczas obowiązkowych przedmiotów. Chociaż ja im to mówię, ponieważ mam ten zaszczyt jako pracownik samodzielny, że ja odpowiadam za program. Więc ja próbuję im to mówić. Niektórzy są gotowi to przyjąć, a niektórzy nie. Niektórzy pytają, ale czy to będzie na kolokwium? Więc... nie pozostaje mi nic innego, to jest ich wybór, czy pójdą. Natomiast prowadzę kolokwium pod tytułem Drzewa w mieście i tak naprawdę to jest odwracanie ich punktu ciężkości, który jest bardzo mocno postawiony na człowieka, kiedy mówi się o drzewach w mieście, bo mówimy przecież, że drzewa są nam potrzebne, zacieniają nam drogę, zwiększają wilgotność, zmniejszają hałas nam, od nas. Natomiast dla drzew w mieście jest to przekleństwo tam żyć. To jest straszna walka o wszystko. Albo, że oczyszczają powietrze. Czy ktoś się zastanawia, co to znaczy, że oczyszczają powietrze? Po prostu liście mają nawoskowane, więc się ten brud przykleja do nich, który deszczem spływa i truje korzenie. I to jest to oczyszczanie. Więc bardzo silnie im mówię, że o tym, jak trzeba patrzeć, żeby nam wszystkim było dobrze w tej trudnej przestrzeni, jakim jest wielkie miasto. Tak. Więc i tu też jedni. Owszem, drudzy. Nie bardzo. Bo myślę, że ta tkanka duchowa, która powstaje, bierze się też z tego, to jest taki twój wiersz, Różnorodność się nazywa, w którym na końcu nagle mówisz, nie widzę różnicy. Że w takim wejściu w świat nieludzki, czy to będzie roślinny, zwierzęcy, widzimy podobieństwa, znaczy nakładają się, jak jesteśmy silnie powiązani. Jest taki, chciałem ci to przywołać, jest taki wiersz Miłosza W głąb drzewa, ale on tam przywołuje bardzo ciekawe motto z Ewangelii świętego Marka, które brzmi, tak, to są słowa Chrystusa, widzę ludzi, bo dostrzegam jakby drzewa chodzące. Ale to widzenie, myślę, że w słowach Chrystusa jest tym prawdziwym widzeniem. To nie jest takie byle jakie patrzenie. To znaczy, gdybym nie dostrzegał drzew, to nie zobaczyłbym ludzi. Jak głęboko to jest wszystko powiązane, to znaczy, że ta droga, którą dla ciebie jest twoje laboratorium i wchodzenie w głąb konkretnego świata roślin jest drogą, która pozostawia różnice poza sobą w jakimś sensie? Bo te, wiesz, wydawałoby się, że może być odwrotnie, że ten mikroskop jakby sprawia, że widzisz właśnie różnice, widzisz granice, widzisz jak osobne światy istnień żyją, ale ty w którymś momencie mówisz, nie widzę różnicy. Tak, ja mam wrażenie, że właśnie dostrzegam za każdym razem jakąś niebywałą jedność. Oczywiście można to tłumaczyć po prostu całkowicie materialistycznie i tym, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w jednej wspólnej przestrzeni, która na nas jednakowo działa. I my mamy bardzo te same wszyscy pragnienia, żeby żyć. Komórka, tkanka, co to za różnica? Liść czy moja ręka? Jest dokładnie tak samo i jakby ta jedność przestrzeni pociąga za sobą też to, że nasze ciała albo drogi w naszych ciałach mają podobne rysunki. Rzeki żył, rzeki do rzeczy Amazonii, naczynia, prawda, w oku, czy nerwacja liścia. Bo to wszystko jest pewne rodzaj geometrii, który mówi, jak najkrótszą drogą dotrzeć do największej przestrzeni. I wszyscy odpowiadamy tak samo, dlatego jakaś jest podobny rysunek tego wszystkiego.
Więc uwielbiam patrzeć pod mikroskop i zauważać to. I często po prostu sobie tylko patrzę, a nawet jeszcze robię coś, co no, nikogo nie ma z mojego zakładu. To jest bardzo zabronione przy pracy, przy mikroskopie, że sobie preparat odchylam trochę o jeden o kąt i on się robi przestrzenny i widzę pejzaże. Że nie widzę takiego płaskiego rysunku, tylko on mi się robi. Widzę dalsze góry, doliny i wszystko to po prostu niebywałe. Oczywiście jest ogromne ryzyko, że się dotknie soczewki, a to jest katastrofa. No jest w twoim warsztacie też dramat, o którym piszesz. To znaczy zadawanie śmierci po to, żeby móc pracować, nie tylko żyć, ale pracować. Jak sobie z tym radzisz? Ograniczam do minimum. Staram się brać próbki, no bo nie ma takiej możliwości jak w świecie zwierząt, żeby robić jakieś USG czy tomografię. No jest tomografia drzew, ale ona jest bardzo niedokładne, kiedy się schodzi na poziom komórki. Są metody bardzo mało inwazyjne, ale wszystko jest jednak ranieniem. I zawsze rośliny po eksperymentach zabieram do domu. Wysadzam w ogrodzie albo w lesie. Niektóre przeżywają, niektóre nie. I w ogóle naprawdę dziwnie wygląda teraz mój ogród, bo tam są skrzypy, pokrzywy obok siebie. Te obiekty laboratoryjne, ja je wszystkie pamiętam, więc bardzo mi się to podoba, jak żyją po prostu. Nie mam sumienia tego oddać do utylizacji, bo to jest też obowiązek każdego, czy to świat, czy to botanicy, czy ci od zwierząt ziemi, mikroświata, no to mamy taką możliwość oddawania do utylizacji na uczelni. Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam. Więc po prostu w ramach pracy przynajmniej to. Czyli twój ogród rozrasta się właściwie tak, od... rzeki obsadzam wierzbą. A, tak. Też. Aha. Także aha. Całkiem dużo już z zieleni poszło. Ale jest kończący twoją opowieść Patyki Badyle rozdział bardzo dramatyczny, w którym jest coś więcej jeszcze, co mnie bardzo zastanowiło, bo to jest opowieść o tym, jak porwałaś roślinę i ją zawozisz chyba 400 kilometrów do swojego laboratorium i jak to mocno przeżywasz i wszystko związane właśnie z ocaleniem, z czułością wobec tej rodziny rośliny, ciekawością i tak dalej. Ale to, co mnie zastanowiło, wiesz, w tym, o czym piszesz, to jest to, że to nie była tylko twoja taka pasja naukowca, tylko była jakaś wizja, którą się kierowałaś. Wizja, która oczywiście okazała się nietrafną, jak piszesz na końcu, ale zastanowiło mnie to, że jest ten poryw, który skądinąd się w ogóle bierze, że czytając naukowe książki miałaś jakiś niedosyt na ten temat, czy nie do końca dawałaś temu wiary, nie, albo coś, nie wiem, jeszcze innego cię prowadziło. Jak to jest, powiedz? Nie za dużo czytam naukowych książek. Tak. Zwykle czytam artykuły najświeższe, ale po prostu nie pozbyłam się dziecka z siebie. I chodząc po lesie, czy gdziekolwiek, bo wszędzie rosną rośliny, pozwalam sobie wyczuć to zdziwienie i nie kasuję go takim radykalnym, no co ty, przecież to jest niemożliwe, właśnie inaczej mnie uczono. Jakby z natury jestem przekorna i byłam bardzo przekornym dzieckiem w szkole, strasznie przekornym. I to mi zostało. No tak jak powiedziałam na początku, ja wciąż wątpię, oczywiście, że wątpię w te wszystkie swoje odkrycia. I najdziwniejsza rzecz, to też bym chciała powiedzieć, że jestem
Nawet bym powiedziała zniesmaczona, że ludzie myślą, że tak jest, jak ja napisałam, że to jest prawda, to jest prawda. Guzik z pętelką, wcale to nie jest prawda. To jest fragmencik, jakiś szum, jakiejś złożoności, nic więcej. Ale ja się strasznie tego boję. Jak coś napiszę czy opublikuję i ktoś mnie cytuje, mówi, bo tak to jest, a wcale tak nie jest. Bo to wiadomo, że 90% zobaczeń z laboratorium czy z lasu zostawia się poza sobą. I są to właśnie te pierwsze zdziwienia. I każdy z nas to ma. Tylko ja mam trochę więcej zabawek w laboratorium, mogę popróbować. Natomiast ja je chwytam. I je chwytam od dzieciństwa. I uczę też swoją córkę małą, żeby z tego nie rezygnowała. Chociaż są oczywiście kłopoty, bo ja pamiętam, jak zaliczała, jak to się mówi w szkole, korzeń. Powiedziałam, dziecko, ja cię nauczę, chodź do ogrodu. To jest korzeń taki, to jest taki, taki. Rozrysowała mi wszystko kredą na chodniku, pokazałam przykłady. Wraca z trują. Mówi, zapomniałam się, jakieś elementy budowy źle wymieniła, słabo zapamiętała. I straszne to było. Mówi, ty już mnie nie ucz. Tak, ty już mnie nie ucz. Wydaje mi się, że jest jedna rzecz jeszcze, która nas łączy. To znaczy, że oboje lubiliśmy przesiadywać na drzewach, jak byliśmy mali, bo ja miałem to samo. Znasz taką książkę Italo Calvino, Baron Drzewołaz? A tak, oczywiście, tak. O, to prawda, ale to był ten moment, kiedy no, wchodzimy na drzewa, ale dorośli zawsze czekają, że zaraz zejdziemy, prawda? I w którymś momencie cała ta tajemnica Cosimo, tego chłopca, była w tym, że w którymś momencie nie zszedł z drzewa, jak się dorośli. Myślę, że to jest też tajemnica, wiesz, Miłosza i tego miejsca, w tym sensie, że on sobie tutaj przysiągł, że nie będzie taki jak dorośli i że ten bunt jego przeciwko no, zejściu z drzewa właśnie się tu gdzieś narodził. Jak ja go spotkałem, wiesz, już jako starszego człowieka, to spotkałem jako tego, który przyjechał zapytać się, na ile wierności dochował temu, wiesz, buntowi, który nie pozwala zejść z drzewa. Ty też nie chcesz zejść z drzewa. Nie, nigdy nie zejdę na pewno. Pod każdym względem. Siedzenie na drzewach w każdym aspekcie tego znaczenia rzeczywiście jest cudem, jest wspaniałym. Jest naszą wolnością. Nic nam nie pozostaje jak siedzenie na drzewach, naprawdę. Jest taki wiersz, który otwiera twój tom ostatni, Piach. Rewolucja, ewolucja. Przeczytałabyś go nam? Ewolucja, rewolucja. Ja nie chcę wreszcie wstać na te dwie nogi, gdy cała ślimaczę się w łóżku, płazińcuję, śledzienniczę się, przypłaszczam, granatkuję, należąco i nic. Sobie leżę. Nie chcę przeistaczać się w tę rybę, by potem w żabę, jaszczurkę, małpę i zaraz w tego wyprostowanego człowieka. Nie chcę potem żadnych jego rewolucji, podbojów, rzezi, by zwalać z tych dopiero co dwóch nóg. Bo ja jestem cała niewyprostowana. Leżę i leżystością się okrywam. W pościelach miękkich muszli podgniwam na boczkach, kompostuję się. Nie, żadnego wstawania, ani dwóch nóg, żadnych rewolucji. Coś się uśmiechnęłaś do tego wiersza. Nie, bo to tak przypomniała mi się niedawno rozmowa właśnie w Krakowie, jak ktoś pytał, dlaczego przypłaszczam i granatkuję. Bo jest taki owad. Przypłaszczę granatek. To żadne specjalne słowotwórstwo.
No w ogóle te słowa, które wymyślali botanicy, jest chyba cały tekst przez siebie stworzony z tych przepięknych nazw. Zresztą to samo pięknie Ficowski robił, wiesz, tylko z nazwami motyli w swojej poezji. Jest niebywałe, no ale nie da się ukryć, nie schodzisz z drzewa. Drodzy Państwo, to może już jest czas, żebyście wy teraz zapytali o coś naszego gościa, podzielili się swoją refleksją. Proszę, Raso. Ja bym chciała zapytać o dwie rzeczy w sumie. Pierwsza rzecz jest taka, że kilka już chyba lat albo, no, jeśli pominiemy ten pandemiczny rok, w Krakowie była taka świetna wystawa, która się nazywała Rośliny i zwierzęta i ona teraz jest w Wilanowie w Warszawie. I wspaniała wystawa, wspaniały katalog wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury. I kiedy oglądałam wystawę Wilanowie, która jest oczywiście, chociaż idea ta sama, eksponaty, bo na zasadzie atlasów Lineusza i innych, ale jest zupełnie inaczej pomyślana. I jest jeden taki eksponat, taka szafa, niby troszeczkę takie jakby drzwi i one są całe obrośnięte przez takie dziwne rośliny, najróżniejsze. I kiedy się stoi przed tą szafą taką w zieleni, to troszeczkę tak przybiega taki dreszczyk po człowieku, bo też nie jestem teraz pewna i nie przypomnę autora, ale to jest jeden z autorów Ameryki Łacińskiej z tej fali iberyjskiej literatury lat 60., 70. Nie wiem, Adolfo Biu-Cazares być może, albo jakiś inny. I napisał takie opowiadanie właśnie o domu, w którym rośnie jedna niewinna roślinka. I ona rośnie, rośnie, ona się rozrasta i w końcu ona całego człowieka jakby zjada. Więc szczególnie ta natura, szczególnie wiosną, która rośnie w sposób bezwstydny, żarłoczny, ona jakby cały czas jakby chciała nas zjeść, jak te takie kwiatki, które tak pożerają różne owady. I zawsze mnie to zastanawiało, że przyroda, ona nie jest taka przyjemna, że zawsze człowiek, cywilizacja musi starać się jakąś ją okiełznać. I na ile tutaj jakby nasza ingerencja i ten sposób przeżywania razem, tak, żeby to nie było dla nas, ale też nie było dla przyrody tylko, żeby przyroda też, rośliny też nie myślały o nas, że można nas tak pożerać, co w końcu się tak dzieje, tak, no bo my jakby wracamy do tej gleby. Jak to uporządkować, żeby właśnie żyć, współżyć razem. To o to zawsze chciałam zapytać botanika, a też osobę, która jest jednak no, osobą twórczą, która też tworzy świat. To dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj kluczem, bo to na pewno jest zawsze sprawa bardzo indywidualna, w zależności od różnych poziomów wrażliwości. Nie sądzę, żeby nie wiem, połowa ludzi na świecie uważała, że w ogóle zależy im na tym, by dojść do jakiejś równowagi. To raczej nawet ten lęk teraz przed globalnym ociepleniem jest bardzo często tak naprawdę lękiem przed własną śmiercią. Bo nikt nie płacze za 1/3 płazów, która właśnie ginie. 1/3 gatunków ginie ze świata. Że obrońcy przyrody muszą operować antropomorfizacją, niedźwiedziem wychudzonym, żeby przemówić do człowieka. Żeśmy się zgubili i zeszli z poziomu bardzo wysokiego. Więc tutaj tym kluczem, o którym pani mówi, byłoby to, według mnie, że schodzimy do poziomu żaby. Że roślina to nie jest coś, tylko ktoś. Jak i wszystko, co żyje.
I że to nie jest to, co często się też słyszy, że nadajemy podmiotowość. Nie nadajemy, bo nie mamy tego, co zapycha, to jest raz. A druga, ta podmiotowość tam zawsze była. Przecież myśmy z niej zrezygnowali kiedyś, nazywając to inaczej. Więc ja bym po prostu kucnęła i uczyła się też. Uczyła się, by jest jakiś wstręt do poznania, zrozumiały przez kształt szkoły współczesnej w Polsce. Ale takie zwyczajne poznawanie innych oznacza, że nam otwierają się oczy, że my zauważamy je. I nagle okazuje się, że wcale nie jesteśmy sami. Tylko i że trawa to nie jest trawa, tylko jest 150 gatunków w Polsce. I to jest ważne. I tu nie chodzi o to, żeby nazwać, prawda, znowuż tym takim z góry, ja tobie nadaję imię. Nie, tu chodzi o to, żeby dać sobie przestrzeń do zauważenia i wzruszenia się. I tym kluczem, dobrym kluczem jest wiedza o chmurach, o ptakach, że ja je dostrzegę wreszcie. Bo to musi też, i drugim kluczem według mnie jest po prostu dość mocno też wyświechtane słowo, a jest nim miłość. Bo jeśli ja kogoś lub coś kocham, to ja nie chcę tego skrzywdzić. Chcę być lepszym człowiekiem nawet dla tej osoby. Więc zrobię wszystko, żeby poznać to. A ludzie sami się pozbywają tej możliwości kochania drzew, bo nic o nich nie wiedzą. Jakby jakoś nie chodzi o to, że nie mamy możliwości, że ludzie nie kochają drzew, bo ich nie, jakby, tylko że to pogłębienie, to prawdziwe coś, żeby się schować pod tą korą drzewa, naprawdę ludzie mają tę możliwość przez takie wyłączenie siebie z tego poznania zupełnie, a wejście w to drzewo. I wiedza trochę jest tym dobrym, jest kluczem jakimś, który może pomóc, może dodać jakieś treści, jakiegoś pożywienia dla tego ducha. Bo szkoda tak nic też, jakby nie rozpoznawać, tak, a operować tak szerokimi terminami, jakim jest natura, przyroda. To jest strasznie szerokie. Przecież w grudce ziemi żyje milion bakterii. I one cały czas się zmieniają, mutują. Cały czas one są takim najdelikatniejszym żywym, a taką granicą życia i nieżycia. To jest bakteria. To jest ten ostatni etap właściwie, który w związku z tym one bardzo szybko zmieniają swój genom. Cały czas się wszystko zmienia i dlatego później wyżej, wyżej jest taka najdelikatniejsza membrana. Jak czasami, nie wiem, benzyna się rozlewa i też jest taka delikatna błonka na powierzchni, tym są bakterie w ziemi. I tyle ich jest w tej gromadzie. Prawda? Czyli to schodzenie, zmienianie skal widzenia w mikro, ale też w bardzo makro. Żebyśmy przestali mówić na przykład, że drzewa są duże, bo one są duże tylko dlatego, że my jesteśmy mniejsi. Ale są też właśnie płazy, są muchy, które chodzą po mnie teraz. I inne osoby tego świata. Jakby to jest taka niesamowita różnorodność tego, że to jest taka szansa zachwytu nad tym tylko, że my jesteśmy. Kiedy się pozna parę tych ich. Także takie bym dała klucze. Mm-hmm. Przykucnęłabyś jeszcze do tego. Mm-hmm. Proszę bardzo, kto jeszcze z Państwa się chce włączyć do rozmowy? Piotrze, tak. Proszę bardzo. Mm-hmm. Ja zajmuję się od kilku lat obserwacją przestrzeni, która jest dedykowana dzieciom. I zajmuję się obserwowaniem tej przestrzeni na całym świecie i przyglądam się ostatnio bardziej tej przestrzeni polskiej, polskich dzieci, małych dzieci i obserwuję, jak bardzo zawłaszczono przestrzeń dzieci, przestrzeń naturalną, w której mogłyby doświadczać tych zachwytów.
jak bardzo zabrano im możliwość wchodzenia na te drzewa. W latach 90. Richard Louv ukuł pojęcie, które zaczyna funkcjonować powoli w naszej świadomości, mianowicie zespół deficytu natury, który nieodwracalnie zmienia człowieka, ale przede wszystkim zmienia nieodwracalnie dziecko. Ponieważ dzieciństwo, które odpowiednio nie może wybrzmieć w bliskiej relacji, to o czym pani mówiła, w miłości, w zachwycie wobec tego, skąd wyszliśmy, do czego przynależymy, dzieci pozbawione wielozmysłowego postrzegania świata, zdezintegrowane sensorycznie, dzieci coraz bardziej doświadczające biofobii, te dzieci nie będą miały ochoty na obcowanie ze światem, który żyje. I zajmuję się intensywnie tym, aby przywracać tę przestrzeń naturalną w obecności dzieci. Niemniej jednak napotykam na ogromny mur, ponieważ my dorośli nadal jeszcze, my dorośli starzy, dziadkowie, jestem szczęśliwą osobą, ponieważ mam 5 wnucząt, które mogą rozwijać się w bliskim kontakcie z naturą, jednak rezygnują z niej. To są już dzieci duże. I rezygnują z niej, ponieważ właśnie powiedziano im, że przestrzeń naturalna, że dzieci nie potrzebują natury, aby móc trwać, móc wiedzieć, że żyją. I teraz pytanie, które mam tutaj, bo nie ukrywam, że droga przywiodła mnie tutaj kolejny raz do Krasnogródy i nagle okazało się, że będzie to spotkanie z panią, co jest dla mnie niezwykle cenne, głos mi drży i wzruszam się. Pytanie moje jest takie, czy widzi pani szansę dla dzieci? Czy ta szansa jeszcze jest? Bo miałam okazję być w czerwcu w Senacie i rozmawiać na ten temat z osobami, które decydują o przestrzeni edukacji. Miałam okazję rozmawiać o tym, czym jest wioska edukująca, wioska rozwoju dla dziecka, gdzie wszystko to, co jest dookoła nas, uczy to dziecko, może je zachwycić albo zniechęcić do dalszego obcowania, do relacji. Czy widzi pani nadzieję dla naszych dzieci? Oczywiście. Widzę. Jak? W jaki sposób pani ją widzi? Zdewastować trzeba szkołę. Dziękuję za te słowa. Zbudować ją na nowo. Jakby przestać oceniać na przykład ich, żeby nie budować rywalizacji takiej strasznej. Żadnego punktowego oceniania tych młodych ludzi. Pokazywać przez zachwyt, przez dotyk. Odpuścić jedną połowę wiedzy z biologii. Po co im te cykle rozwojowe? Naprawdę są, może cykl rozwojowy żab, zwierząt, żeby wiedziały, jaki jest krąg istnienia i śmierci, to dobrze, ale po co im cykl Krebsa? Kiedy to już jest zwielokrotnione w sposób milionowy, pogłębiony, bo to już jest na poziomie molekularnym, badania są na ten temat. A one uczą się tego kompletnie bez kontekstu szerokiego, jakie to ma znaczenie w świecie. I to jest raz. A druga rzecz jeszcze, a propos tego, co pani powiedziała, takiego bardzo smutnego o tym odwrocie dzieci. Ja sobie myślę, że to jest, ja bym też tak robiła. Ja bym pewnie też się odwracała, kiedy bym była uczona, a tak dzieci są uczone, że to przez człowieka wszystko się na tym świecie złego przyrody stało. Gdybym miała wbity do głowy taki pierworodny grzech, bo one już na początku życia, w przedszkolu już wiedzą, że są homo sapiens jest dewastatorem przyrody. Gdybym ja była na początku poznania przyrody i ja wiedziała, że ja to mam w sobie, pewnie bym się zamknęła na to. Tak myślę. Nie byłabym aż tak otwarta i poszukiwała może nawet nie tyle ratunku, co po prostu właśnie poznania. Jest bardzo mało ludzi, którzy
działają w młodzieżowym strajku klimatycznym. Bardzo mało studentów w tym uczestniczy. To jest, i ich głosy są ignorowane, tych młodych ludzi, zupełnie. Mimo że są bardzo ważne i to są właściwie jedne z najważniejszych teraz głosów, które trzeba słuchać, tych młodych ludzi, bo one są pełne skargi na dorosłych. Nawet traumy, głębokiej traumy, tak. Tak. Bo jeśli zwrócimy uwagę na to, jak się traktuje choćby Greta. No tak, jak w parlamencie, jak tak. Ją poniżono. Jak to wygląda, ale jeszcze ciekawego kontekstu pani dotknęła. Niemniej chciałabym jeszcze podrążyć ten temat. Mianowicie, co możemy i czy możemy sprawić, bo moim zadaniem ostatnio było to, aby przestrzeń naturalna była naturalnie obecna w życiu, w rozwoju dziecka. Zarówno dziecka, które jest w domu, jak i dziecka, które jest w żłobku, jak i dziecka, które jest w przedszkolu, w szkole podstawowej, średniej, i również studenta. Obserwowałam przestrzeń uniwersytetów i żłobków z równą uwagą i przyglądałam się temu, jak wiele chwil tych prostych aktów zachwytu może zaistnieć w przestrzeni dziecka, w ciągu jego dnia funkcjonowania w życiu. I okazuje się, że zawłaszczyliśmy przestrzeń naturalną dzieciom i ta przestrzeń nie mogą stworzyć relacji, która by była tak istotna, która by była pamięcią, taką żywą pamięcią w dziecku, na dalsze lata, na przyszłość. I pytam teraz o dzieci małe, naprawdę małe, o dzieci, które znajdują się teraz w wieku żłobkowym i przedszkolnym, czyli w okresie, kiedy ten mózg najwięcej potrzebuje tego obcowania i najwięcej potrzebuje tych relacji, aby one pozostały żywe nadal. Wiemy o tym, że Czesław Miłosz wyniósł z dzieciństwa wielką miłość swą do przyrody. Wiemy o tym, że to właśnie dzieciństwo, wczesne dzieciństwo, wybrzmienie tego dzieciństwa w naturze decyduje o tym, kim będziemy dalej. A zatem, czy możemy domagać się pełnym głosem, my dorośli, my nauczyciele, my rodzice, my dziadkowie, o to, żeby ta przestrzeń została dzieciom oddana, bo jeśli nie zostanie oddana, przyszłość jest stracona. No, oczywiście, ale też bym tutaj wszystkiego też nie przekładała na rolę instytucji, tylko na dom. I teraz jest pytanie do mojego pokolenia. Kto ma czas siedzieć z dzieckiem w lesie? To jest raz. Albo usiąść na trawie, zjeść na trawie. I więc naprawdę nikt. Właściwie. To jest raz. A druga rzecz jeszcze. A propos tych naturalnych rzeczy i tych zachwytów, to też jest pewna pułapka, tak sądzę teraz, dlatego że kiedyś pracowałam jako przewodniczka w ogrodzie botanicznym z dziećmi, znaczy z rozmaitymi ludźmi, ale wycieczki z dziećmi były najtrudniejsze, dlatego że najtrudniej jest im się skupić. I musiałam operować jakimiś rekordami Guinnessa tylko wyłącznie. A wiecie, a tu wystarczy jedno ziarenko i po prostu słoń umiera. A wiecie, a tu strzela na 5 metrów nasionko, bo są już tak przebodźcowane. I to, sztuką jest teraz tak stworzyć taką przestrzeń do wzrostu dziecka, że to dziecko wchodzi do lasu i nie mówi, że tu jest nic, nuda. A nawet jeśli nic się nie dzieje, to jest świetne. I dokładnie tak. Tutaj chciałabym się skupić na tym, że te codzienne zachwyty są potrzebne, bo jeśli rozmawiałyśmy nie dalej jak wczoraj z koleżanką nad zachwytem forsycją, proszę Państwa, jeśli dziecko codziennie przechodzi obok tego krzewu i w którymś momencie po pędzeniu go w zimie, kiedy szykujemy się do odrodzenia, do wiosny i jest gałązka pędzona i pokazuje swoje kwiecie. I potem ten krzew naturalnie rozkwita i dziecko jest zachwycone tym stanem tej rośliny. Albo spotyka codziennie na swojej drodze jabłoń. I
podczas 4,5 roku mówi tej jabłoni dzień dobry i przygląda się, jak to wszystko funkcjonuje, jak ta jabłoń darowuje dziecku jabłko, które ono może zerwać i poczuć ten smak. Dziecko samo bierze, drzewo nic nie daje. Ale dziecko czuje, że otrzymuje dar, bo jeśli jest dostatecznie często w tej relacji, jeżeli ma głęboki emocjonalny stosunek do tej jabłoni, czuje, że dostaje coś od jabłoni. I ta relacja powoduje, że zupełnie inaczej traktuje to drzewo. Że to są przyjaciele, codzienni przyjaciele, na które można wleść, o które trzeba zadbać, bo jak się włazi, to można stracić jakąś gałąź i to z całą pewnością tę gałąź boli. Czy zatem instytucje powinny tworzyć taką przestrzeń i oddać dzieciom możliwość, jeśli rodzina nie może, bo wiemy, no nie mamy czasu, potrzebujemy więcej tego, o czym pani mówi, że musimy mniej chcieć, a my chcemy więcej, więc siedzimy w pracy po to, żeby nie mieć czasu, żeby usiąść z dziećmi na trawie, prawda? Czy instytucja jednak, nie powinniśmy mieć takiego poczucia odpowiedzialności, żeby jednak miejsca, które są dedykowane rozwojowi, nie tylko czynnościom poznawczym, ale pełnemu rozwojowi, czy nie powinny sprzyjać takim relacjom i nie powinny w sposób nieodwracalnie być urządzone tak, jak no, Międzynarodowe Centrum Dialogu jest urządzone tak, a miejsca dedykowane rozwojowi dzieci powinny być dedykowane tak. I jak pani widzi takie miejsce? Nie, no oczywiście, ja bym najchętniej wszystkie szkoły urządzała w lesie, z lasem, albo sadzenie, powstawanie szkoły powinno być sadzeniem lasu też obok, fotografowanie tego i przyglądanie się powolne temu wszystkiemu. I żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, której się bardzo dziwię, że jakoś żeśmy źle urządzili sobie to życie, bo ludzie pracują i odpoczywają w przyrodzie. Jak to się stało? Znaczy, czym jest nasze życie w takim razie? Ta cała praca, że ja muszę iść odpocząć. Często ludzie mówią, idę do lasu odpocząć, idę nad jezioro odpocząć. A przecież my jesteśmy z lasu, my jesteśmy z kałuż, ze stepów. My jesteśmy stamtąd, więc jak to się wydarzyło, że cały czas nie jesteśmy nie tam? Bardzo coś źle. I Mona Chollet napisała taką książkę, Tyrania rzeczywistości, której właśnie bardzo często mówi o tym, jak rzadko marzymy i dlaczego praca jest kręgosłupem naszego istnienia i że mamy zaraz wyrzuty sumienia, że robimy to różewiczowskie nic. Jak to możliwe? Jest strach u ludzi, że jest pusty kalendarz. Bardzo proszę, kto jeszcze się chce włączyć do tej rozmowy? Mówiliśmy o tej fobii czy odbieraniu przestrzeni dzieciom. To jest, wydaje mi się, wielkie wyzwanie. Ale musi być w tym coś też. Ula pisze w którymś momencie o tym, że kradnie gruszki, czy śliwki ty kradłaś. Tak? Czyli jednak przełamanie taki rodzaj niegrzeczności. Myślę, że tutaj instytucja dziadków jest nawet ważniejsza od każdej innej, bo oni nie tylko mają więcej czasu, ale mają więcej szaleństwa w tym, że ja sam to znam, że w tajemnicy przed rodzicami wnuczce ściągam butel, żeby lecieć na łąkę bosą, wiesz, i wytarzać się. I nie mam tego wmontowanego, że uwaga, kleszcze i nie wolno, a już nie mówiąc, że wchodzi się na drzewo. I jakie to jest groźne i niebezpieczne, więc to są rzeczy, które... Tylko chciałbym z tej rozmowy też naszej podkreślić to, że takie same odebranie przestrzeni następuje w życiu duchowym. To znaczy i to, że Ula to podkreśla jako właśnie naukowiec, poeta, uważam, że to jest bardzo ważne. Bo my mamy tak samo jak kleszczy, bo boimy się wejść w życie duchowe, bo tam jest groźnie, bo będzie ktoś nas zmolestuje, bo będzie jakiś guru niebezpieczny, bo będzie mnóstwo niebezpiecznych rzeczy. W związku z tym lepiej w ogóle zostać na tej powierzchni, prawda? Bo to jest jakiś groźny świat, który
który nie, właśnie zostaje, zwłaszcza młodym ludziom, odebrany jako grożący bardzo wieloma rzeczami, więc to też jest bardzo połączona z tym wszystkim kwestia, prawda, żeby znaleźć sposób na wiarygodne, żywe, autentyczne jednak przebijanie się do tych sfer, które nam są odbierane. Poezja powinna nas uratować. Właśnie, poeci mają, tak. Proszę bardzo. Chciałam zapytać o twoją aktywność w filmie, ponieważ wiem, że takowa istnieje. Dzisiaj nie było jeszcze takiego czasu, żeby o tym powiedzieć. Chciałam zapytać ciebie, no bo pracujesz w słowie i to jest no bardzo silne, to wszyscy wiemy, czytając twoje wiersze. A jak jest z obrazem i jak się wypowiadasz tutaj, sięgając po film? No, ktoś powiedział kiedyś, że ten film jest najdoskonalszą ze sztuk. I chyba potwierdzam to, dlatego że daje największą dowolność, bo może operować tylko obrazem i bardzo delikatnie słowem, może operować praktycznie tylko słowem, może być dźwięk i sama sztuka montażu, czyli to, co znamy z własnego życia, że kiedy jakieś wydarzenie jest zawsze sekwencją pewnych jakichś urywków, jakichś ułamków, kaskady takich zdarzeń i nagle okazuje się, że coś się wydarzyło bardzo ważnego w naszym życiu, to tak samo można czarować w filmie, układając obrazki w danych układach. I mnie teraz bardzo mocno ciągnie w kierunku w ogóle obrazowania poezji. I najprawdopodobniej będę coś takiego niedługo robić. No, zrobiłam taki film w zeszłym roku na Festiwal Sztuk Konteksty w Sokołowsku, który jest właściwie obrazowaniem wody wyłącznie, czarno-biały. Używałam rozmaitych technik. Ja wtedy byłam po operacji kolana, więc to wszystko mój kolega przyszedł o kulach po tym ogrodzie. To naprawdę ogromny wysiłek był dla mnie wytrzymać z tą nogą w dole. Ale jakby patrząc, bo film daje możliwość ogromnego działania na czasie. Znaczy może rozciągnąć czas i może go skondensować. Ja kondensuję w nauce czas, miesięczne obserwacje do minutowego filmu, ale są też zjawiska bardzo gwałtowne, jak na przykład po prostu uderzanie kropli po korze albo błysk światła, który odbywa się w miliardowych powtórzeniach tylko na takiej przestrzeni blisko nas. I że to się cały czas wydarza wokół nas, to jest było dla mnie wielkim zdziwieniem i pomogła mi to zobaczyć właśnie kamera szybkoklatkowa, która nagrywała z prędkością 5000 klatek na sekundę. Więc można było zobaczyć wszystko z tą kroplą i nie wchodzić w kicz. Bo to jest wszystko, no czarno-białe, to jest tania kamera, na tyle, ile może być tania kamera. I jakby, więc to też, to jest niesamowita głębia świata, który jest dla nas niedostępny, ponieważ my patrzymy z taką częstotliwością, że my po prostu tak zauważamy, że nie zauważamy w detalach rozprysnięcia kropli, czy ruchu skrzydeł owadów. A można to zobaczyć dzięki temu, więc i zbudować całkiem inną też opowieść o tym, że to są tak przenikające się różne światy cały czas. I do tego jest też słowo, więc no, może tyle. Robiłeś kiedyś Zielnik, prawda? Przecież...
też są razem. No i jest Metamorfoza roślin, do Goethego nawiązująca, prawda? Też twój film piękny. Nie, jeżeli nie ma już pytań, to jeszcze mam jedno na koniec do ciebie pytanie. Chyba, że ktoś jeszcze. Bardzo proszę. Ja sobie pozwolę na mały zgrzyt w tej dyskusji, ale że tak powiem mały, bo pewnie się pani nad tym zastanawiała. Bardzo to było ciekawe, co pani mówiła. Natomiast zgrzyt polega na tym. W większości jesteśmy ludźmi miasta, którzy z tą naturą nie żyją, są oddaleni od niej. W kontraście do tego jest wieś, gdzie ludzie już coraz mniej, ale jednak w tej naturze wzrastają. W zasadzie część pani uwag dotyczących pedagogiki szła w tym kierunku, bliski kontakt z naturą uczuli nas na wiele spraw, przywróci nam zdolność postrzegania świata i tak dalej. Dość potoczne doświadczenie, nie moje, ale znajomych mieszkających na wsi, jest takie, że ludzie wsi są bardzo brutalni w stosunku i do świata zwierząt, i do świata roślin. Więc jak gdyby ta bliskość, to bezpośredni kontakt, jak gdyby nie działa w ten sposób. Więc co z tym robić? Bo ludzie na wsi nie żyją blisko z naturą. Oni ją używają tylko. Pewnie państwo nie wiecie, bo to jakoś ciągle nie może przebić się do ogólnej dyskusji o świecie, o bioróżnorodności. Otóż rolnictwo to przede wszystkim wielka dewastacja bioróżnorodności. Ludzie zachwycają się ogromnymi łanami, na przykład rzepaku. A tak naprawdę to jest straszna monokultura żyjąca w piachu pełnym nawozów. I nie uważam, żeby rolnicy żyli, ekorolnicy. Rolnicy ekologiczni żyją blisko natury, natomiast rolnicy nie. I stąd jest ich to, jakby chcą jeszcze więcej, jeszcze intensywniej, jeszcze więcej nawozów. W Polsce stan rzek jest naprawdę bardzo zły. Dlaczego? Dlatego, że jest to po prostu zlewnia z pól. Przesadzają bez przerwy i chcą więcej. No więc ziemia jako gleba jest zasobem właściwie nieodnawialnym. Pokazuje to Ameryka, gdzie po prostu najpierw były krowy, które zjadały wszystko, potem kukurydza i jeszcze kukurydza i wielokrotne chemizowanie i okazuje się, że tam nie ma już nic, jest piach. I bardzo ciężko jest wrócić do tego stanu, bo tam potrzeba jakieś 100-200 lat żywych, niezakłóconych procesów. Tym jest ziemia. Nie można bez końca z niej sobie brać, a rolnicy tak chcą. I no, niestety jest tak ogromne lobby w ramach tej dziedziny gospodarki, bo tak trzeba o tym mówić, że ciężko jest tym rolnikom ekologicznym, bardzo. Oni są naprawdę męczeni tymi kontrolami przeróżnymi. Im się to często nie opłaca, im jest trudno. Znam tych ludzi. I jestem pełna zachwytu do nich, że mimo wszystko, a do tego jest jeszcze przecież poziomy ruch wody. Mój przyjaciel zrobił testy w ziemi, uprawia ekologiczne gospodarstwo. Okazuje się, że tam jest po prostu glifosat, bo obok Roundupem leją wszystko, bo jest ten poziom. Myśmy robili takie badania sprawdzające sok brzozowy i okazało się, że do 50 metrów głębokości lasu, który dotyka pola uprawnego, w soku brzozowym są herbicydy. Bo jest ten poziomy ruch wody. Więc nie sądzę, żeby rolnicy, ci konwencjonalni, wielkoobszarowi, którzy katują zwierzęta, byli blisko przyrody.
Ja tylko dodam, że w obronie przynajmniej niektórych, że jednak to jest świat wsi zróżnicowany. Są tacy, jak mówicie, brutalnie, ale są nigdzie większej czułości i zrozumienia bliskości wobec natury też nie spotkałem, jak na niektórych wioskach, czy w tym sąsiedztwie, chociaż samo zjawisko jest absolutnie wstrząsające, o którym tu mówicie. Jak odzyskać? Mówimy o odzyskiwaniu kolejnych przestrzeni, prawda? Również tej. Jeszcze jakieś głosy? Pytania? A można jeszcze posłuchać? A jeszcze, może byś sama teraz wybrała. Co byś chciała? W miarę. Wszystkie krzesła między plecami, kolanem i stopą układają mi się w ciało, wedle ciała miary. Wprost doskonale do skórnej, tak jak i każda ławka albo stół. Średnica butelki leży idealnie w ręku, a jej otwór łączy się równo z ustami. Nie jest za wielki ani za mały. Ktoś tu chyba wcześniej był. A potem już niebywale poręczne stają się poręcze, bo one też znają moje dłonie, więc leżą jak ulał. Drzwi otworzą się klamką w zasięgu oka i czoła, a ja łatwo zmieszczę się tam i wyjdę, gdzie wszystko już czeka. Schody, krawężniki od stóp do stóp. Płaskie chodniki z domierzonym pasmem na kogoś jeszcze, byśmy się minęli bez bólu. I widzę cię. Zbliżasz się całkiem foremny, więc razem idziemy, dopasowani do swoich szytych na miarę pomieszczeń, ławek, widelców, trumien, uchwytów, foteli, noszy, pistoletów, dla wszystkich ciał w sam raz. Grudzień, ogród. Żółte chorągiewki sikor skrzydełkują opierzonymi wachlarzykami. Miękkimi, ciepłymi brzuszkami pełnymi larw. Całe. Między cierniami, drzazgami, szpilkami, kolcami, furkoczą. Ale nic. Nic się nie dzieje. Zgniła zieleń. Wierzysz w duchy? Spytała kuzynka, prowadząc mnie do dziadka. Zimna trawa, nocna trawa lizała mnie po nogach, śliniąc kroplinami, gdy myślałam, czy w te duchy wierzę. Otworzyła drzwi do leśniczówki. W liściach dębowych, w dębowej trumnie, w mundurze. Stężone lilie owulowały w migotaniu świec. Twarz jest, twarzy nie ma, twarz jest, twarzy nie ma. Czarna sukienka. Całość mnie była zawsze, nigdy, nigdzie, wszędzie. Miliardy czasu brak mnie. Więc tęsknię za tą swoją matką, za jej czarną sukienką, w której ukryć się można było na wieki. Po coś mnie tu strąciła. Trzeba tylko ciągle zamykać oczy. Pogranicza, ale całkiem inne. To jest wiersz z pospolitego niespania, z tyrania, z powiek nieopadania, wiersz eksperyment. I tak widzę, że jest widzenia niedowidzenie, majaczenie, zmazy i opary obrazów, opór ciała wzrósł. Tracie wzmożone, boli, wszystko jednak dość znośnie. Toczy się tylko wolniej, ciaśniej i węziej, z klaustrofobią w worku własnej skóry. I można to wszystko wytrzymać.
Można to znieść w powietrzu. Poza tymi nawiedzeniami, niechcianymi wizytami anielic prawie przezroczystych. Bo te kurewki teraz kąsają śmielej, z każdej strony sprawdzają, czy mogą już. Ciągną mnie, dręczą i uwodzą w niewidzialnych szaleństw upadki. Hej wy, hieny transcendentalne, popatrzcie, popatrzcie, co robię. Oto podnoszę żywą rękę i z powrotem kładę ją na stół. Więc póki co pospieszyłyście się. Zwykła pomyłka. Edison próbował 1000 razy, zanim zobaczył światło. Zegarek. Moje dziecko narysowało zegarek na swoim nadgarstku. Pomyślałam, że to cud. Marzenie wielu. Wskazówki stoją. Brak ruchu. I brak do ruchu poganiania. Wektory czasu, tamą stałą zatrzymane, stukają niesłyszalne. Ale wiem, że udaję te wzruszenia. Oszukuję wobec tego szelestu, trzaskania i krwią nowego zalewania, gdy tarcza zegara właśnie teraz się rozszerza, rozciąga rzędem podziałów komórek w skórze, ścięgnach i kościach mojego rosnącego dziecka. Ono właśnie stoi, gryzie jabłko i cieszy się z psikusa. Może ostatni. Strefy czasowe. Napisałam kilka maili. Strasznie poważnych, strasznie naukowych, strasznie. Poleciały wszystkie na zachód kuli, co znaczy tylko, że do przeszłości napisałam, tej, która właściwie już mi się całkiem wydarzyła, oddechami w tętnie i szuraniem stóp. Więc tu już się to stało i nawet zdążyło się skończyć, kiedy tam, teraz, wszystko pojawia się zapowiedzią wschodu, ze światła wypalonego tu. Więc będę teraz czekać, aż im się to całe nowe rozpocznie. Będę na to czekać, aż im się zacznie dziać. Otwieranie oczu, kapcie, kawa, klucze, korki, komputer, list. Urszula Zajączkowska. Myślę, że potrzebowaliśmy twojej obecności, Ulko, żeby głębiej, szerzej rozumieć pogranicze, że to się rozszerza siłą rzeczy. Bardzo ciekawie. Nie jest przypadek, chyba że jesteś teraz z nami i że kolejne przestrzenie pogranicza się przed nami otwierają i za to ci bardzo pięknie dziękuję i obyś jak najczęściej z nami tu bywała. Urszula Zajączkowska była dzięki.